rzeki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Rzecze do niego niewiasta: Panie, daj mi tej wody, abym nie pragnęła i tu nie przychodziła, by czerpać wodę. Mówi jej: idź, zawołaj męża swego i wróć tutaj. Odpowiedziała niewiasta, mówiąc: nie mam męża. Jezus rzekł do niej: dobrze powiedziałaś, nie mam męża. Miałaś bowiem 5 mężów, a ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem. Prawdę powiedziałaś. Rzekła mu niewiasta: Panie, widzę, żeś prorok. Ojcowie nasi na tej górze... To ja mam czytać. 20 teraz. Nie, 20 jeszcze czytał. Tak. Rzekła mu niewiasta: Panie, widzę, żeś prorok. Ojcowie nasi na tej górze oddawali cześć Bogu. Wy zaś mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy Bogu oddawać cześć. Rzekł jej Jezus: niewiasto, nie mówił do niej matko, niewiasto, wierz mi, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawać czci Ojcu. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów, czyli narodu izraelskiego. Lecz nadchodzi godzina, i teraz jest, czyli 2000 lat temu nadeszła, kiedy prawdziwi czciciele, nie fałszywi, oddadzą Bogu cześć w duchu i w prawdzie, bo Ojciec takich szuka, którzy by mu tak cześć oddawali. Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu oddawać w duchu i w prawdzie. Rzekła mu niewiasta: wiem, że przyjdzie Mesjasz, czyli Król, to znaczy Chrystus. Gdy On przyjdzie, wszystko nam oznajmi. Rzecze jej Jezus: ja, który mówię z Tobą, jestem Nim, czyli tym Królem Izraela. W tej właśnie chwili, Bogdan, w tej właśnie chwili, nie przerywaj, przyszli Jego uczniowie i dziwili się, że rozmawia z niewiastą. Nikt jednak nie rzekł, o co pytasz. Albo o czym z nią rozmawiasz. Niewiasta tymczasem postawiła swój dzbanek, pobiegła do miasta, dzbanek tu jest, Biblia Warszawska, do miasta i powiedziała ludziom: chodźcie, zobaczcie człowieka, króla Izraela, który powiedział mi wszystko, co uczyniłam, czy to nie jest Chrystus, król Izraela. Wyszli więc z miasta i przyszli do niego. Czyli teraz ja brat Józef, 31. A tymczasem prosili i przyszli do niego uczniowie, mówiąc: mistrzu, jedz. A on im powiedział: ja mam pokarm do jedzenia, którego wy nie znacie. Mówili więc uczniowie między sobą: czy ktoś przyniósł mu jeść? Powiedział im Jezus: moim pokarmem jest czynić wolę tego, który mnie posłał, abym wypełnił jego dzieło. Czy nie mówicie, że jeszcze są 4 miesiące, a przyjdzie żniwo? Oto powiadam wam, podnieście wasze oczy i przypatrzcie się polom, że białe już są do żniwa, a żnący bierze zapłatę i zbiera owoc do życia wiecznego, niedoczesnego, aby i ten, który sieje, radował się wraz z tym, który żnie. Bo w tym prawdziwie jest to przysłowie: kto inny sieje, a kto inny żnie. Ja wysłałem was rządź to, na czym się nie utrudziliście. Inni się natrudzili, a wy weszliście w ich pracę. Wtedy wielu Samarytan z owego miasta uwierzyło w niego z powodu słowa kobiety świadczącej: powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Kiedy więc przyszli do niego Samarytanie, prosili go, aby u nich pozostał. I pozostał tam tylko 2 dni. 41, ich uwierzyło z powodu jego słowa. 41. Wielu też innych uwierzyło dzięki jego słowu. A do kobiety mówili:
Wierzymy już nie dzięki Twemu opowiadaniu. Teraz sami przekonaliśmy się, że On naprawdę jest Zbawcą świata. Po upływie 2 dni Jezus odszedł z Sychar do Galilei. Sam bowiem przyznawał, że we własnej ojczyźnie prorok nie ma poważania. Gdy więc przyszedł do Galilei, spotkał się z dobrym przyjacielem, ponieważ Galilejczycy widzieli wszystko, co podczas święta uczynił w Jerozolimie, dlatego że oni również uczestniczyli w obchodach. Znowu zatem Jezus przyszedł do Kany Galilejskiej, gdzie wcześniej przemienił wodę w wino w Kafarnaum. Natomiast mieszkał pewien urzędnik królewski, którego syn chorował. Gdy usłyszał, że Jezus przybył z Judei do Galilei, udał się do niego i poprosił, aby wstąpił i uzdrowił jego syna, który był bliski śmierci. Jezus powiedział do niego: jeśli nie zobaczycie znaków i cudów, na pewno nie uwierzycie. Urzędnik na to: Panie, wstąp, zanim umrze moje dziecko. Idź, powiedział Jezus, twój syn żyje. Człowiek ten uwierzył słowu, które skierował do niego Jezus, i poszedł. A gdy jeszcze był w drodze, jego słudzy wyszli mu naprzeciw, mówiąc, że jego dziecko żyje. Zapytał ich więc o godzinę, w której mu się polepszyło.